witam na konferencji prasowej po meczu Elana Torun w Sokół Lecce, zakończonym rezultatem 2-1 dla gospodarzy. Panowie, taki mecz, jakby się skończyło 4-4, to myślę, że byłoby to dosyć sprawiedliwym wynikiem, a kończy się 2-1, zwycięstwo Elany, choć no, trzeba powiedzieć uczciwie, że Sokół, myślę, zasłużył na jeden punkt w tym meczu. Nie udało się. Pana ocena jest trochę inna jak moja, bo przynajmniej o dwie sytuacje, 300 setki, nie, to mieliśmy więcej. I w takich decydujących momentach, bo wtedy, kiedy się stwarza trzy sytuacje 100% w 20 minucie, a szczególnie tą jedną, gdzie cicho z Kruszewców wychodzi sam na sam, powinien się pytać cię obecnego bramkarza, który ma strzelić, to jest bohater meczu, który siedzi. To wtedy był zupełnie inny mecz. Tracimy bramkę, kuriozalną bramkę, gdzie jeden zawodnik po klepce biega między dwóch stoperów defensywnego pomocnika. Oczywiście to były stworzone sytuacje bramkowe, ale to trzeba popatrzeć na z punktu widzenia szkoleniowego, to były błędy, błędy. I tracimy bramkę i zdawałoby się w takim momencie, gdzie dominujemy, gdzie mamy sytuacje bramkowe, no i gra się kończy. Oczywiście w pewnym momencie miała Elana drugą sytuację 100%. Którą jakby wykorzystali, pewnie by było trudno nawet do remisu doprowadzić, bo to zupełnie inaczej by się grało. Ale w drugiej połowie strzelamy też po błędzie w obrońcy Elany bramkę na 1-1 i, no i stwarzamy dwie sytuacje, z których no musimy zdobyć bramkę i jej nie zdobywamy oczywiście. Sytuacje tam były, tam sygnalizowana ręka, ja tego nie widziałem, czy powiedzmy jedna sytuacja taka też bramkowa. No ale jak było widać, do końca chcieliśmy ten mecz wygrać, no i źle wykonany rzut wolny. I zamiast do prawej strony poszła piłka do bramkarza, bramkarz wykopnął. I obecnie tu, nie wiem, zapomniałem twoje imię, ale Krzysztof Kwiatowicz, tak? I wykopuje piłkę długo, no i obecnie tutaj siedzący Kowal, no nie może tego błędu popełnić, jest zbyt doświadczonym piłkarzem, musi to tak się ustawić, żeby główkę wygrać, albo tą piłkę przepuścić w taki sposób, żeby ona doszła do bramkarza. Niestety pomylił się. Bramkarz napastnik wyszedł sam na sam, nie dał szansy bramkarzowi i to jest bolące, bo drugi mecz przegrywamy w doliczonym czasie gry w ostatnich sekundach meczu. Tak było w KKS-ie Kali, że było tu wylanie. Wiedzieliśmy, że Elana ma zbyt dobrych piłkarzy, żeby była na tym miejscu i że się chce no, się powiedzieć, chcę coraz lepiej grać. Dwa ostatnie mecze zresztą notowały 4 punkty, ale przyjechaliśmy tutaj po wygraną, bo tak patrząc na jeden zespół i drugi z mojego doświadczenia trenerskiego, to ja mam w swojej drużynie bardzo dobrych piłkarzy na ten poziom. No i liczyliśmy, że wygramy, bo tak stawialiśmy sprawę. Okazało się, że przegraliśmy mecz zremisowany. Jak pan powiedział, mogłoby być 4-4, ale tak jak ja mówię, no jedną dwie sytuacje mieliśmy więcej. To tyle. Trener, zgodzisz? To znaczy tak, co do meczu, to rzeczywiście te pierwsze 15 minut źle weszliśmy w ten mecz. Dużo błędów popełnialiśmy, nie mogliśmy odpowiednio sobie ustawić tej gry i dyrektor Adam tutaj powiedział, zespół skleczał, miał swoje sytuacje. Sprzyjało nam szczęście. Później doszliśmy też do głosu, też mieliśmy swoje sytuacje, no niestety gdzieś zabrakło skuteczności. Bramka, którą strzeliliśmy na pewno po fajnej, składnej akcji. Druga połowa zaczyna się od kuriozalnej bramki, którą uczulałem, że mamy odpowiednio wejść w tą drugą połowę. Niestety znowu dajemy prezenty. Po 60 minuty było widać już trudy tego spotkania, bo nie tylko ja mam świadomość, ale i zawodnicy też mieli świadomość, z jakim zespołem gramy, z kim na się przyjdzie zmierzyć, z zespołem z czołówki na pewno tej ligi i walczącym zawsze o najwyższe cele, zespół doświadczony. To się odbiło później na naszej grze, bo od 60-70 minuty było widać trudy meczu środowego, który graliśmy w Brodnicy, też bardzo ciężki i tak jak mówię, gdzieś zabezpieczaliśmy tyły, no niestety zostaliśmy zmuszeni do defensywy mocnej, ale tak jak mówię, no, bramkę tracimy kuriozalną, gramy do końca i ja się cieszę najbardziej z tego, że w końcu tutaj siedzę i jesteśmy z 3 punktami więcej. Te ostatnie 3 mecze, tak jak mówię, ten plan minimum był 7 punktów, jest 7 punktów, bo centra jest wygrany mecz, jest remis z Brodnicą, chociaż tak jak mówię, no, na pewno nie dosyć po tym meczu. No i dzisiaj po bardzo ciężkim meczu, tak jak mówię, wygraliśmy, są 3 punkty, łapiemy kontakt gdzieś z tą strefą bliżej utrzymania i to jest dla nas najważniejsze. Dobrze, poproszę
słyszał opinię piłkarzy, jak oni widzieli ten mecz, to dla was taki mecz był na remis, na zwycięstwo Sokoła? Pewnie ty przyznasz, że na zwycięstwo Sokoła. Znaczy, w pierwszą połowę siedziałem na ławce rezerwowej, szedłem dopiero 46 minuty, bo w tygodniu nie trenowałem, tu miałem problemy z kostką, dzisiaj też tak właściwie na własną odpowiedzialność zagrałem. Na pewno pierwsze 15 minut to no, nasze zdecydowanie dla nas i no, tutaj no, tylko i wyłącznie nasza nieskuteczność no, spowodowała, że nie prowadziliśmy po pierwszym kwadrancie. Później Elana trochę się obudziła i tak jak tutaj trenerzy mówili, no, strzeliła bramkę, doszła do następnych sytuacji. W drugiej połowie, jak już byłem na boisku, to z boiska czuło się, że dominujemy. Na pewno ta bramka w 46 czy 7 minucie nas jeszcze napędziła, bo to taka bramka z szatni, jak to się mówi. I ja przynajmniej z boiska czułem, że to my jesteśmy bliżej wygranej i to my dominowaliśmy na boisku, a Lana raczej była nastawiona na kontrataki. A tutaj no, w tej ostatniej minucie no, przytrafił się taki błąd, za który mogę jedynie przeprosić wszystkich chłopaków i sympatyków drużyny Skleczewa, bo zdaję sobie sprawę, że nie powinno się to zdarzyć. Elanie gratuluję zwycięstwa, bo na pewno byli bardzo zdeterminowani i walczyli do ostatniego miejsca. Ja mam tylko tutaj potwierdzić opinię moich poprzedników. 15 minut dla Sokoła Kleczew. Później my dochodzimy wchodzimy w grę wreszcie o 15 minutach, zaczyna to dosyć fajnie wyglądać. Schodzimy z jednobramkowym prowadzeniem do szatni i wychodzimy z takim założeniem, żeby grać cały czas w piłkę, bo zaczęliśmy grać w piłkę pod koniec tej pierwszej połowy i niestety taką bramkę tracimy i wydaje mi się, że to miało duży wpływ na naszą postawę w drugiej połowie, bo nie potrafiliśmy wymienić tam kilku podań. Cofnęliśmy się faktycznie do defensywy. Ale takie życie jest piłkarskie, że Sokół Kleczew nie strzelił, a my w 90 minucie wyprowadziliśmy taki cios, że aż sam się dziwię, jak to tam wpadło. Ale takie życie piłkarskie w poprzednich meczach, to my mieliśmy niedosyt, to my byliśmy bliżsi zwycięstwa, kończyło się remisami. Dzisiaj to życie piłkarskie wydaje mi się oddało, no to, że wszystko musi być na zero.